Halo, halo, siemanko, z tej strony Kebus i tak jak widzicie już mamy 700 subików, więc co za tym idzie, będzie giveaway, jeszcze muszę ogarnąć itemka, ale na pewno rozlosujemy sobie, także piszcie w tym komentarzu, jeżeli chcecie wziąć udział, piszcie komentarz, łapka w górę, subik, będę sprawdzał i skinek leci, w sensie no, do jednego z was poleci właśnie, w następnym odcinku będzie rozlosowany, a dzisiaj o tym ciekawym digielku, także tak, dzisiaj pod lupę bierzemy takiego digielka. Tak w sumie ostatnio mnie naszło, jak właśnie gadaliśmy na podcaście z żonem, coś tam wspomniałem o tym digielku. No i tak po dłuższym zastanowieniu to jest naprawdę dobry moment, żeby go kupić, bo spójrzmy sobie na wykres. On miał momenty, gdzie był tańszy, więc powiedzmy ten próg tutaj, co mamy, jeszcze może leciutko zmaleć. Biorę na to poprawkę, biorę na to uwagę. No ale powiedzmy to będzie różnica 2-3 zł max. Także jeżeli kupicie takie dwa nawet, to w sumie nic się nie stanie. Pik już był, były nawet takie dwa, myślę, że można powiedzieć, niektóre lekko zawyżone, tak jak ten, ale tutaj myślę, że o, tutaj już się normalnie sprzedawało, tutaj nawet, o tutaj, także no, jest to kolekcja zamętu, czyli tam kolekcja chyba z Broken Fanga, z tego co pamiętam. No Broken Fang powoli rośnie w górę, no i oczywiście skiny ze skrzynki też. No ale nie zapominajmy o kolekcjach, które też w przyszłości na pewno będą rosnąć. A jak wiemy, wielkimi krokami zbliża się nasz wyż rynkowy. W sensie no, inaczej. Wyż już mamy, jeżeli można to tak powiedzieć, ale zbliża się niż. Co za tym idzie, ten skinek może jeszcze potanieć. Więc jeżeli nie macie powiedzmy jeszcze pomysłu, co w niżu rynkowym kupić, bardzo polecam tego digielka. Bo po niżu rynkowym zawsze przyjdzie ten wyż, prędzej czy później. Jest to, jaka to jest, jak terminowa to jest inwestycja? Powiedziałbym średnio łamane przez długoterminowa, coś takiego. Raczej byłbym skłonny do średnio. Nie jest to taka najdłuższa inwestycja, jeżeli na przykład chodzi z naklejkami Stockholm albo powiedzmy z RMR-ami, które były niewypałem oczywiście, ale raczej będzie to inwestycja średnioterminowa. No bo po niżu rynkowym on będzie szedł do góry, a wiemy, ten niż się zbliża wielkimi krokami, tak jak mówiliśmy, właśnie spowodowany będzie majorem. No a w tym momencie i tak jest już naprawdę na niskiej cenie, więc jeżeli spadnie to max 2 zł, 3, wątpię, żeby spadł do tej ceny, gdzie był tutaj, co i tak było raczej zaniżeniem lekkim, spowodowane dopiero co jego wyjściem, tutaj raczej była gdzieś ta realna cena. No myślę, że taki najniższy to było właśnie takie 18-17 zł, gdzie teraz możemy go dorwać za 20 aktualnie, więc czekając na niż rynkowy będzie on około 18-17, takie są moje predykcje, jeżeli chodzi o ten skin. I po prostu myślę, że warto właśnie się w niego zaopatrzyć. Warto go w ekwipunku po prostu trzymać, bo jest szansa, że rzeczywiście niedługo on podrośnie po tym niżu. No i tak chciałem się z wami podzielić, nie? Że jest to taka warta uwagi sprawa i warto może zrobić jeszcze tam według was jakiś research czy coś. No ale tak to wygląda z mojego punktu widzenia, więc polecam sobie to obczaić. No i jeżeli chcecie coś inwestować, to polecam oczywiście zakup podczas niżu. Także będzie też osobny fish, będzie osobny film a propos niżu. Tam na pewno też postaram się podać jakieś przykłady, aczkolwiek one najlepiej wyjdą w praniu podczas niżu, więc podczas niżu tych filmów na pewno będzie dużo. A tak to, no to to by było na tyle, krótki film, chciałem się z wami właśnie podzielić tym tutaj digielkiem, że warto, warto wiedzieć o nim, nie mówię, że jeżeli nie chcecie inwestować, nie inwestujcie, warto o nim wiedzieć, że istnieje, no i po prostu tak to wygląda. Także dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się i cześć!